14 kwietnia Urząd Gminy Biskupice zamienił się w galerię prac uczestników wojewódzkiego konkursu ekologicznego. Dzieła literackie nadesłane z całej Polski, prace plastyczne, płaskie i przestrzenne stworzone przez uczestników z województwa małopolskiego oraz fotograficzne autorstwa osób z całego świata po raz 16 zachwyciły samych organizatorów i gości. I właśnie na początku bardzo serdecznie chciałam powitać organizatorów tego przedsięwzięcia, panią dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Trąbkach, panią Annę Gonę, proszę, oraz dyrektora gimnazjum imienia księdza Karola Wojtyły, tym razem w jego pici, pana Leszka Rajkarskiego. Nie zapominamy o bardzo ważnych osobach, czyli o koordynatorach dzisiejszego konkursu. Pokażcie się pani Alicja Matur, pani Janina Świeżyn. Serdecznie witam również jury konkursowej. Poprosimy tutaj o wyjście na środeczek. Pani Monika Poznańska, nauczyciel języka polskiego. Pani Asia Drewniak, również nauczyciel języka polskiego. Pani Anna Zakrzyk, nauczyciel historii. Witamy, pozdrawiam. Pan Eligiusz Duda, artysta plasty. Także witam serdecznie, dziękujemy. Po raz kolejny pan Wojciech Kulman, fotograf. Przede wszystkim chcę podziękować organizatorom, bo bez nich tego konkursu by nie było właśnie. Poza tym dyrektorów szkół, które kiedyś wpadły na taki pomysł, aby ten konkurs zorganizować. No i dzięki temu może on funkcjonować przez te lata. Przede wszystkim uczestnikom chcę podziękować, że są chętni, że chcą brać udział, a wiemy, że tych chętnych jest bardzo, bardzo dużo i już dzisiaj współczuję komisji, jak sobie poradzić z oceną tak wielu, wielu prac, bo ja bym nie potrafił. Natomiast będą się z tym problemem zmierzyć i wiem, że na pewno zrobią to super. Ekologia, ważny temat, coraz ważniejszy z punktu widzenia społeczeństwa, z punktu widzenia przede wszystkim właśnie dzieci i młodzieży. Musimy edukować ekologicznie, bo wiemy, że jest to nasze zdrowie i życie i to jest bardzo, bardzo ważne. Wszystkim raz jeszcze raz dziękuję i życzę owocnych obrad, no i miłego odbioru dzisiejszej prezentacji. Dziękuję. Chciałam Państwu podziękować za tragiczne przybycie i prosić o również głosowanie w zakresie tej nagrody publiczności. Dziękuję i witam wszystkich. 16. edycja, honorowe patronaty, bo to jest bardzo ważne. Marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa, małopolski kurator oświaty, w tej chwili pani Barbara Nowak, siedzący tutaj wójt gminy Biskupice, pan Henryk Gabor oraz wójt naszej gminy tu Zbigniew Pojazd. Mamy sporo partnerów, sporo darczyńców, sporo kasy też uzbieraliśmy na nagrody, więc jest o co powalczyć. A tak jak jeszcze przed konkursem się dowiadywałem, to moi drodzy, mamy pracę z Anglii, Norwegii, Niemiec, Ukrainy, Łotwy, więc tych państw trochę jest i ku naszemu zdziwieniu oczywiście i plusy zadowoleni, aby nie przedłużać miłej wrażeń. Bardzo dziękuję bardzo. Wszystkich przybyłych w nastrój refleksji nad losem środowiska będącego w rękach ludzi wprowadziły dzieci z publicznej szkoły podstawowej w Trąbkach. Pojemniki na baterie są ustawione w wielu szkołach i urzędach. Przeterminowane leki można oddać w aptekach, zaś sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać w sklepie AGD, ETV czy zakupie nowego urządzenia. Kiedy zjesz na przykład jabłko i wyrzucisz na siebie ogryzek, to nie będzie to ładnie wyglądało, ale tym ogryzkiem ma się kto zająć. Może zjebie jakiś ptak albo podzielą się nim mrówki. Kiedy wyrzucisz na siebie plastikowy kubek, będzie znacznie gorzej. Nikomu on się nie przyda, żadne zwierzę się nim nie zainteresuje. Będzie leżał w ziemi bardzo, bardzo długo. Tak długo, że w tym czasie skończysz różne szkoły, zaczniesz pracę, będziesz dorosłym człowiekiem, a może nawet dziadkiem. A gdzieś tam będzie leżał w ziemi rzucony przez ciebie plastikowy kubek. Czy nie lepiej byłoby od razu go wyrzucić do pojemnika? Już dawno byłby na coś przerobiony.
Rozmawiamy z panią Alicją Mazur, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Trąbkach. Jak wrażenia po tegorocznej edycji konkursu? Bardzo jesteśmy tutaj wdzięczni wszystkim osobom, które wzięły udział, wszystkim szkołom. Bardzo jesteśmy tutaj pod wrażeniem, że przede wszystkim poziom tych prac jest bardzo, bardzo wysoki. Także wielkie dzięki dla wszystkich, którzy się przyczynili do udziału w tym konkursie. A jakie efekty, jakie wyniki? Już za niedługo. Czy któraś z tych prac, które dzisiaj tutaj widzimy, zrobiła na pani jakieś szczególne wrażenie? Tak, jest jedna, jedyna taka praca, która rzeczywiście zwróciła taką dużą, dużą moją uwagę i mam nadzieję, że właśnie będzie nagrodzona. Rozumiem, ale na to już ma wpływ jury, ale wiemy też, że uczestnicy i dzisiejsi goście sami też mogą wyróżnić jakiegoś uczestnika. Czym jest nagroda publiczności i jakie są zasady jej przyznawania? Nagroda publiczności polega na tym, że każdy tutaj zaproszony czy każdy zainteresowany naszą wystawą może przyjść i ma taką specjalną karteczkę, na której jest napisane właśnie estetyka pracy, oryginalność pracy i osoba ta zainteresowana właśnie tą jedną, jedyną pracą głosuje na jedną tą pracę i która praca będzie miała najwięcej wyników, najwięcej głosów, to zostanie właśnie jako nagroda publiczności. Rozumiem, czyli teraz wszystko w rękach jury i gości. Tak, tak, tak. Bardzo dziękujemy. Tegoroczna edycja konkursu pokazała, że wśród nas jest nie tylko wielu miłośników przyrody, ale jednocześnie utalentowanych młodych artystów. Autorzy najwyżej ocenionych prac zostaną nagrodzeni na specjalnej gali konkursu, która odbędzie się 27 kwietnia w dawnym Cinema Park na terenie Bonarka City Center w Krakowie. Tam też będzie można obejrzeć nagrodzone dzieła. Prace, które mieliśmy okazję dziś obejrzeć w Urzędzie Gminy Biskupice, imponują oryginalnością i wysokim poziomem artystycznym. Komisja potrzebuje teraz bardzo dużo czasu, żeby wybrać najlepszych z najlepszych. Dlatego gdy tylko poznamy wyniki, pokażemy je Państwu pod tym filmem. Kinga Foszczyńska, Telewizja Powiatowa Wieliczka. I Ty też możesz zostać jednym ze sponsorów Telewizji Powiatowej Wieliczka lub sponsorem pojedynczej relacji. Zapraszamy!